Cześć, Macie, witajcie w kolejnym odcinku serii Minecraft na modnych obcasach sezon 3. Jest tutaj ze mną druga Madzia i no i standardowo Staszek. I jeszcze powinna być gdzieś trzecia Madzia chyba. Ja wiem, że cię dawno nie było, ale czy ty musisz się tak bardzo ekscytować? Nie wiem, czy jest jeszcze druga Madzia. Ogólnie, słuchajcie, ostatnio urzędowałam w Netherze. Znalazłam nawet spawner czarnych basiek, żeby mi dropiły serca. To dropią kości, nie ma tych serc i ja nie wiem, czy coś jest popsute, czy o co kaman. Ogólnie też rzecz biorąc, słuchajcie, miałam ruszyć mod Industrial Craft. Nie ruszyłam go, bowiem paczka jest obecnie w modernizacji i po prostu nie mam pewności, czy on będzie działał na nowszej wersji paczki i tak po prostu nie chciałam, wiecie, ewentualnie zmarnować czasu. No, więc na razie ten mod nie jest ruszony, ale jak już nowsza wersja paczki wyjdzie, to od razu się za niego zabieramy. W związku z tym też stwierdziłam, tak przeglądałam moje tutaj waypointy i że pójdziemy najdalej, a najdalej są dwa statki. I sobie się tepniemy dzisiaj tam. Dzień dobry. Staszku. Czekajcie, bo tutaj jakieś dziadostwo jest. Ja nie wiem, ja się naprawdę tak niepewnie czuję po stresie tych moich ultimate'ów. Czekajcie, zobaczę, czy ja tego mogę bić. Halo, mogę cię bić? O, mogę cię bić. Wiecie, z drugiej strony to też jest jakieś większe wyzwanie, prawda? Ile my już mamy na walce? 21. Jest większe wyzwanie, jak tylko diamentowym sobie walczymy, a nie ultimate'em. O, jest Staszek. Czekaj, bo tu jest nawiedzony kurczak. To jest Imba. Imba, jak się ciebie bije? O, umarł. Ale życie mu wcale nie spadało, nie? Dobra, gdzie są te... Aha, tu jest jeden statek, a gdzie jest... A tu... Wow, to ja chcę tego większego. Cześć, będę rozdrabniała na małe. Teraz, aha, to chyba tamten przylaz. O, dzień dobry, pani villager. Jabłecznik pani masz. Calvados. Czy to jest piwo? Kaszanka, Jezu, Maciek, kaszanka. Czekajcie, Maciek nie lubi kaszanki. Wojtek, kaszanka. Dobra, flaki. A to ja lubię flaki. No i chleb. No i ja chleba nie mogę. A pan co? Pan coś masz? Nie masz. O, tu jabłecznik. A ja nie mogę sobie wziąć. Ja bym musiała z panią tu handlować. No nic nie kupujecie, no, a do sprzedania macie. Oj, tutaj łyżeczko macie, jak coś to wiadomo, gdzie można spać. Dobra. Tam jest nawiedzony klaun, już... No bardzo polubiłam. Już takiego raz mieliśmy. Dobra, ja myślę, że tutaj trzeba... Gdzie to ćwierkające ustrojstwo? Tu na dole. Dobra. Ale ogólnie rzecz biorąc, bo... O! Jeszcze bym chciała... Aha, nie mam nożyczków. Bo chciałam sobie to wziąć wokół domu posadzić. Nie wzięłam żadnego budulca, czyli standardowo jak to ja, więc troszkę sobie na... Au! Co mnie? Co to? Co mnie tu? Ja chcę do domu. Co wy za zwierzęta tu hodujecie, że mnie żrą? A, to ten bluzgacz. Mały przybrzydły. Uciekł, ja ci tu... Ja z tobą tu porozmawiam inaczej. Wypad. No. Dziękuję za serduszko. Człowiek spokojnie sobie... A, tam są kolejne! Zaraz, ja chcę się schować. Puść mnie. Przylezie czy nie przylezie? I tam są te do bicia. W ogóle ja przepraszam, ja tutaj taki mały rozgardiaż zrobię, ale ja się muszę wody napić. Tam lekko podtruta, ale to nic. Nic nie będzie. Dobra. No, już. Dobra, ile my tego mamy? 10 dirta powinno wystarczyć. Idziemy w takim razie sobie do wody i ja chcę podbić statek. I ten cyrk na tym czerwonym... To, żebym wlazła. Ten cyrk na tym czerwonym jest przerażający. Serio, cały wychówek musiał do mnie tutaj się zjawić? Wypadł. Dolny wychówek już poszedł? Poszedł. Jestem ciekawa, co tam dają w tym statku. Pod wodą co dają? Nic nie dają pod wodą. Te koralowce.
Królowcy mi się zawsze strasznie, ale to strasznie, słuchajcie, kojarzył z tym. Z Don Starwem. Tam były w Shipwrecked'cie. A raz, bo ja sobie... Dzień dobry. O, pan pirat! Nie ma chlania. Wiecie co, ja tu stosunkowo jednak sobie... No nie to chciałam zrobić, chciałam tak. Ja bym chciała tutaj stanąć, bo tam słyszę, że strzelają do mnie. A, po pierwsze, chcę się napić. Po drugie, co? Jakieś te... Te mi się robiły. Po drugie, tu mi chyba strzela jakiś głąb. Dobra, chciałam zrobić tak, bo tutaj Staszek widzę, chyba nie domagasz. No oczywiście, że nie domagałeś ty. Czy tu jeszcze ktoś jest? Tam jest spawner, nie wiem czy... on mi coś zrobi, czy... Nie zrobi. Creeper. Dobra, Creeper Hono. O! Panie pirat, bo pan się utopisz zaraz. Dajcie mi tego tu, to tu. Jednak ja sobie muszę tutaj zrobić jakieś ludzkie to. Wow, sporo panów tu. Wypad. Zatopię wam tą łajbę, zobaczycie. Idź z tym piwpafem swoim. I nie ma chlania rumu. Podbiję ten statek, będzie mój. Dobra. Tu troszkę rozwaliliśmy. Czy tu ktoś mieszka? Wow, 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 aż trzech was. Staszku, gdyby nie to, że tak się staram ciebie nie uderzyć, to bym tyle nie obrywała. Kiedy oni tacy skoczni są? Dobra, ale dół mamy chyba podbity. Co tutaj z tyłu? Jak się tył statku nazywa? Kadłub, dziób czy rufa? To, że oglądałam Piratów z Karaibów, to nie znaczy, że wiem i umiem. Oglądałam House'a, umiem leczyć. Jest noc. Czy my damy radę się przekimać tu z tyłu statku? No, zobaczymy. Ja tak, wiecie, stosunkowo lubię, jak mam dzień. A można się przekimać. Dobra, o i trzeba byłoby do naszej wioski skoczyć, dawno byłam. A jeszcze, słuchajcie, jest sprawa, że ja drugą wioskę chcę tutaj ogarnąć. Ale to zobaczymy jeszcze troszkę. Dobra, dawaj tu. Dzień dobry. Czy ktoś tu mieszka? Bo są teleportarzy. O, czekajcie, tu jakiś siedzi. Oj, nie to chciałam włączyć. Chciałam wyłączyć to. Cześć. Panie, jesteś pirat. Zwykły pirat. A gdzie jest kapitan pirat? O, chyba się pojawił. Nie ma chlania rumu, mówiłam coś. Halo. A mi rumu nikt nie dał. I umarli. Dzień dobry. A wy tu mieliście łóżka. I nie powiedzieliście, wy zdrajcy, ja nie musiałam we własnym spać. Dobra, to zabiorą, mi się tu wszystko przyda. Ogólnie też w kwestii modyfikacji, słuchajcie, paczki modów, przypuszczalnie nie będzie w niej już ultimate'ów i światów mrówek. Więc taka trochę bieda, ale sobie damy radę. Taka, wiecie, troszkę też motywacja tego industrial crafta. Ja już sobie nawet... Nie ma chlania. Ja już sobie nawet poradniki poogarniałam, słuchajcie. Mam nadzieję, że damy radę. Tam się dziwne sytuacje bardzo dzieją. Mogę zapytać, co ty mu robiłeś? Tylko nie myśl, że będziesz chlał. Nie ma chlania. Idź ty jeden z drugim. Czekajcie, bo ten się już onarum nategował. Idź pan! Czego ty jesteś taki duży? To jest zwykły pirat. Gdzie jest kapitan? Pan kapitan. O, coś wyrzucił. O, takie różowe. Dobra. Daj tu. Daj to. Też się przyda. Co wy tu mieliście? Dzień dobry. Więzienie jakieś jest. Aha, tutaj ja się sama rozsadziłam. Spoko. Czemu jestem taka ociężała?
O! Ile papu? W sumie tak na dobrą sprawę to papu i tak mi w skrzynka gnije. No ale. Dobra, już wiem czemu jestem taka ociężała. Wypad. To sobie jeszcze zrobię tu. Weź na razie mi to. O. O! I wreszcie człowiek się napił. Dobrze, to jak ja tutaj już stoję, to trzeba porządki zrobić. Dzisiaj mamy tak piracko. Dobra, nie. To ja to oddaj. Ty jesteś non-stop potrzebna. Dobra, mieczyk. Dzień dobry. Jeszcze tutaj woda była. Nie, no tu nie idziemy. Po co? Co oni tam trzymają? Wow, tutaj was dwóch piratów. No. Co ten obraz taki podejrzany? Ale nie. Myślałam, że jakieś przejście ma. Dzień dobry. O, tu są jeszcze piraci. Oni to fajne tutaj mają, to takie akwarium w środku. Idź ty! Wy też do kąta i umierać! Nie ma rumu. Dlaczego walka z nimi aż tak człowieka... Wiecie... Co to był za dziwny dźwięk? Dlaczego człowiekowi po tej walce się chce tak pić od razu? Z czego oni są zrobieni? O! A tutaj co przy garach siedzicie? Gdzie tamten wyskoczył? Było ich dwóch. Dzień dobry, stąd przyszłam. Tam jeszcze na górę. O, ja zobaczę to na górze. Tu się kogoś topi. Dobra. Gdzie jest ten ostatni? Tu żeś uciekł ty. O, tam jest diamentowy jakiś. Dlaczego oni takie skoczne? Ja, tu jest tych trzej diamentowych. O, i jeszcze patrzcie, o Rumie gadają. Gałgańcy, jedna. Dobra, macie tu obrazek takiego ładnego pana. Co ja muszę dopić? Szkoda, że ja łuku nie wzięłam. Albo wiecie, jak ja zrobię? Hejo! No i teraz otwórz i podejdź. On ma tu do strzelania. Podejdzie tu który? Chodź. Chodź jeden z drugim. Jak ja wam wybiję drzwi, to będziecie chętniejsi? Chyba nie. No, gdyby oni byli bardziej gromotni, to by ogarnęli, że tutaj też drzwi mają. Cześć! Wiecie co, ja wam jeszcze co drugą szybę wybiję. A wiecie, jak ja tam cała, no tak, jak ja taka owlecę, to oni mi przecież mnie rozniosą tam. A ja nie chcę się... Ała! Trafił we mnie w końcu. Ja nie chcę się poddawać. Ile ich jest? Jest tutaj... No dobra. Będziemy się jakoś ratować. Dzień dobry! Wejdzie pan tu który? Dlaczego nie? Sam z tego uderzył! Halo! Byś postrzelał pan w tych swoich. Wow! I lagi panowie wytwarzacie. A teraz wejdziecie? Nie, oni nie chcą wejść. A czekajcie jeszcze, że ja się tak zapytam. Bo... A oni tu pilnują. Dobra, a tędy. Ale tu nie ma wyjścia. Dobra, bym musiała się sama wypuścić. A jakby ich zrzucić tutaj, to byłoby coś, nie? Czekajcie. Może się uda, może spróbuję. Dobrze, to ja pójdę, spróbuję ich jeszcze ubić sama. Jak będzie jakoś tragedia, to się ratować będziemy. Macie tu jeszcze gdzieś wodę w kubełkach? Dzięki. Jej, się nawiązał tam i puka.
będzie tragedia, to jakoś uciekniemy. Może. A! Co mnie tak miotło? Ła! Ten jest tu! Sio! Jeszcze tu są piraty! Macie drzwi, wam zamknę. Nie, idź stąd! Dobra, to was jeszcze może dam radę. Dobra, i próbuj teraz jeden z drugim. Chodź tu. Chodź, że tu mówię. No, jesteś, chodź. No nie otwieraj i nie zamykaj tych drzwi. Jesteś taki ogarnięty. Chodź. No chodź, wróć. No wróć tu, chodź. Ja i tak wiem, że ty przyjdziesz pewnie zaraz się leczyć. To cię jeszcze raz łupię, chodź. Nie masz aż tylu miksturek, na pewno. Oni są mocni, widzieliście, jak oni mi przyleli. No chodź. Chodź, już niewiele razy, o! I umrzyłeś, gdzie jest ten drugi nawiedzony? Patrzę, czy z tej strony nie mam, ale nie. Gdzie jesteś? Tu stoisz. To będzie długa walka, słuchajcie, z nimi. Coś mi mówi. O, już się cofasz ty. Na pewno. Dobra, gdzie tu jest ten? Nara. Stachu, co ty tam robisz? Dobrze, ten tu został. Jednego tego ubiłam. O! Wow! Pan, jesteś normalny. A ty co tu robisz? Którędyś ty wlazł? Weź wypad. I oddaj moją wodę. Chodź tam na dół, bo tam na dole się dobrze z tobą bije. O tu, chodź. Chodź. Idziesz? Tak się z piratami dogaduje, wiecie? O, jest. No czemu ty mnie tu... I jak ty do mnie wlazłeś, ty? Wypad. O, i dobrze, i oboje będziemy mieli pod górkę i kiedyś ty zginiesz. Ja powinnam mieć na ciebie jakiś specjalny miecz, czy co? Dobra, już się wyteleportował gdzie indziej. Hej, a dlaczego tu jest boss ten piracki? Dobra, nie tu chciałam. Ja chciałam iść tam, gdzie były te noclegownie, że tak powiem. Było tu. O. Mogę tu się wyspać, dobrze. Ale mówiłam, na Ultimate'ach to ja bym ich zdjęła, ho ho. Nie, zaraz tędy było przejście. Prawda, ja się tu skampiłam chyba, z tej strony. Tak, tu. Dobra, kicnę sobie tam na górę, zobaczymy. Dobra, tego na razie nie tłuczemy nawiedzonego. Czy któryś tu zechce bliżej podejść? Halo? Może panowie metalowi bardziej, co? Oła, nie strzelaj we mnie, proszę cię. O! Chodź. Nie, ty nawiedzony, idź! No, dostał od kolegi. Czekaj, bo ja chcę nawiedzonego uderzyć. O, dobra, stójcie, tak, stójcie. Dobra, idź. Tak, napij się. Ciebie nie biję. Chodź, metalowy. Więcej flachów nie masz. No, patrzcie, jak próbuję mną miotać, no. Nara. Dobra, może jeszcze jakiś.
Słuchajcie, tam z tamtej strony teoretycznie bym przeskoczyła do wody. W wodzie prościej byłoby się z nimi bić. A, czekajcie, bo ten tu we mnie celuje. Ty, Staszku, byś coś pomógł. Dobra, idę sobie te drzwi rozbiję, nie będę tak stała jak kalk w płocie. Idę tam, zaszaleję z nimi. Nara? Nie, panowie nie! Panowie, czekać na swoją kolej! Tutaj żelazni. Au! Nie miotaj mną! Już mnie jakiś tam diamentowy dojeżdża. Jest jeszcze żelazny i tu. Tu coś dają? Nie, w ciebie nie chcę bić! Puść mnie! Co za nawiedzeniec! Chodź ty, żelazny. Dobra, teraz twoja kolej, chodź. Idź z tą swoją pykawką. Nie, no nie rzucaj mną. Dobra, spadł do wody. Jeszcze jeden pirat, lecimy. Idź, bo mnie tu gonią twoje kolegi całe zakichane. No proszę cię. Nie, nie do wody. Dobra, kolejny padł. A czego ty masz tu lufę jakąś, lunetę wielką? A ty to w ogóle jeszcze z tą jakąś mi tu... Nie, w tamtego nie chciałam. Nie, znowu w tą. Idę odpocząć, czekajcie. Nara. Uff, ale trochę ich tu umuciłam. No sorry, Staszek, musisz się teraz użerać. Gdzie cała reszta? Co, będziecie mi... No na pewno mi umiotniesz, poczekaj. Jeden gdzieś pływa, czekajcie. Ja sobie zejdę na dół. Tamten niech sobie tam siedzi. Gdzie to podłogę rozbuchałam? Tu. O, jest jeden mój pirat. Nie ma tu... Jeszcze Barbara mi będzie pomagała, super. Nie ma chlania. Chodź tu, Barbara. Czego ty w ogóle się ubrałeś w jakąś kufajkę tu? Już do ciebie płynę, czekaj. Nara. Gdzie tu jeszcze klauny są jakieś? Co za nawiedzona łajba? Ale już prawie cała przyjęta przeze mnie. To się liczy. A, wiecie co... Co tu może być przyczyną? Staszek! To nie jest pewnie pooświetlane. Staszek mi tu światłość robi. A te szalejo! Dobra, nie wiem gdzie to jest dziadostwo. Nie będę go dalej szukać. Ale tutaj to ja sobie wejdę, słuchajcie. Dobra. To co, został chyba tylko ten nawiedzony co miota, nie? No, żebym ja naprawdę tutaj drzewo zbierała, to byłoby spoko. Tu jest nawiedzony. Tylko nie wiem, czy ten co pływał, czy ja go wciągnęłam z tamtej strony. Jesteś tu gdzieś? Za mną jesteś ty. On mnie dojedzie, on mnie dojedzie. No. On jest za mocny dla mnie. O. Czekaj, jak patrzę. Albo to stąd słychać tych klaunów. Nawet nie próbuj mnie tam miotać. Statek jest przeze mnie zdobyty. On spadł z tej strony, więc nie wiem czy... Go gdzieś by tutaj nie było. Chyba klaun jakiś zdech. Dobra, dobra, ja wyłażę stąd.
Co ja na razie wyrzucę, się muszę napić. Się zegrzałam. Jeszcze gdzieś dzisiaj byłam, to widziałam takie dziwne rzeczy. Takie jakby podesty, wiecie, na wodzie. O, tutaj jest. A, ten jeszcze mnął. Nawiedzeniec jeden. No cześć, klaun. Takiego ciebie jeszcze chyba nie biłam żadnego. Chodź jak troszkę w tą stronę, bo ja tak stosunkowo na ląd chcę, wiesz? O tam. Nic nie wyrzuciłeś ty. O, w końcu na lądzie. Jest jeszcze jeden pirat, widzicie? Ja go idę dojechać. Tego na pewno dojadę. A tamten niech sobie zostanie. On będzie na kiedyś. Nawet nie próbuj. Nie ma chlania. Hehehe. I po tobie. Znaczy, czy się klauny do mnie nie przyfasoliły, ale jednak nie. No, praktycznie statek zdobyty. No, bez tego jednego. A on się nie liczy, on jest bossem i jest ze silny. I nie ma napisu kapitan. Więc obstawiam, że mogłam jeszcze już kapitana gdzieś kiedyś ubić. No tam to chyba taki mały, pusty, nie? Dobra, mamy jeszcze chwilę, sobie zajrzymy na tamten cały odcinek na jednym pirackim statku. Staszek, chodź! Zaraz zobaczymy, co na tamtym dają. No, a ten sobie został. No dobra, może to on uznaje, że to już jego łajba, no. Szanuję. No, cześć. Nie chciałeś sam zostać, prawda? A jeszcze tam na górze nie byliśmy. Ciekawa jestem, czy tam jakaś skrzyneczka była, czy coś. Fajnie by było w sumie. Ja nie zapomnę, jak chyba w pierwszym sezonie próbowałam podbić tą... górę piracką. No. Oj, to tam były jazdy. O, a tutaj zombiaki słyszę. Dzień dobry. Uhuhu. Maciek, to by się ucieszył. O. Tak się zapytam, jest tu ktoś normalny? Nara. Tu więcej nie ma. A mogę sobie pyknąć świeczułkę i będzie prościej, prawda? No, w sumie to było pomysłowe. Okej, jest tam kto? A gdzie kufer ze skarbami? I gdzie rum? Przepraszam, skąd? W mojego Staszka to bić mogę tylko ja. No. Żeby nie było. Dzień dobry. Dzień dobry. I to by było na tyle, tak? A jeszcze dzisiaj jakby Barbara słyszę. Nie wiem, w każdym razie ten mniejszy statek już jest mój. Na pewno. I tam jeszcze, wiecie, jaką tratwę, ale myślę, że tą tratwę sobie odpuściłem, bo tam w sumie nic nie ma, tam jest tylko parę skrzynek i nic ciekawego, więc... Wracamy, słuchajcie, do domu, triumfalny powrót. Dom. Dzień dobry, wróciłam. W ogóle ostatnio tutaj, gdzieś w korytarzach, słuchajcie, jakiś gałgan mi się zaplęgnął. O, stosunki w wiosce mi się polepszyły, jak nigdy, zawsze się pogarszają. No, a tu nam się polepszyły. Dobra, to my do tej... O! Cześć, Madzia. To my do tej wioski się tepnijmy na chwilku. A teraz w tą stronę dystans poproszę. Uff, a gdzie jest... No nie wioska w górę. Gdzie jest moja wioska? Tu. Dzień dobry. Wydarzyło się coś ciekawego? O! Jest szefu. Szefu, słuchaj, bo sprawa.
No wiem, że niewystarczająco, ale tutaj trzeba nas dochwalić. O. I jeszcze jeden damy tu, bo masz mało. O. I żyj ty mi przyjedzie, nie ja wieczy, muszę twoje reputacje naprawiać. No proszę ja ciebie. O, czekajcie, coś nam jeszcze tu wyrosło. Są rogi. O, jeszcze ten gałganiec, ja ich tak nie lubię. Ale diamentowy miecz sobie dobrze z nimi radzi. O to. Tak, to bije. Musiałam się upewnić, wiecie. No. Nara. Co mi się tu? Halo? A co mu się stało? Przepraszam. Bo po materiały dostarczasz. Halo? Wszystko w porządku? Czy pan z jakiejś gorszej odmiany choroby? No, niby sprzedaje o coś. Masz ci to sprzedam. Drewno ci sprzedam. No, to mu nie pomogło. Czekajcie, tu siedzi dziad gdzieś. Dziadu, gdzie ty jesteś? No spróbuj go wytropić, a już ucieknie. Tu jest to. O, właśnie ten mnie atakował ostatnio w moim prywatnym magazynie. Nie, ale co temu się stało, to ja jestem naprawdę... Właśnie, może napij się wody, czy coś, patrz, dobra woda. No. No, naprawdę, ja się pana trochę boję. Dobrze, kochani, myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Ja tak jak mówię, mam nadzieję, że na kolejny paczko już będzie zaktualizowane i będziemy mogli się zabrać za to, co ja w końcu planuję. O, Madzie, cześć. Och, jak ty mnie przed ptaszyskiem obroniłeś, dziękuję. No, więc właśnie takowe mam nadzieje. No i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podoba, także dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie go i zapraszam was na kolejny już niedługo, tak więc trzymajcie się, no i cześć.